Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Smite i kolejny pojedynek jeden na jednego ligowy. Ja tutaj oczywiście teraz mam kogoś zbanować. Zbanujmy Kali, chociaż no, może być Kali. Moi drodzy, zobaczymy, kogo zbanuje przeciwnik. Wy po tytule tego materiału zapewne już wiecie, kim gram, kim planuję zagrać, także Poseidon, no dobra. Także nie zaskoczę was tutaj pewnie. Ja jeszcze się chwilę nad tym pozastanawiam, bo szczerze przyznam, że nie zdecydowałem jeszcze, kogo wybiorę. Kali, to kogo my wtedy? Ostatnio zawsze banowałem Lokiego. Ale przyznam szczerze, że zagrałem sobie nim jeden na jednego i nie jest jakiś za specjalnie ciężki. Już dużo gorszy jest na przykład Bakasura według mnie. Okej, okay, także moi drodzy, doszedłem do wniosku, że chyba zdecyduję się zagrać dzisiaj dość nietypowym bogiem. Już wcześniej go wybrałem i wcześniej powiem wam, że nagrałem właśnie dwa odcinki jeden na jednego. Jeden zagrałem Lokim, a drugi zagrałem właśnie Aresem, którego chcę wybrać. I moi drodzy, powiem wam szczerze, że grało mi się bardzo fajnie Aresem, ale oba te odcinki niestety utraciłem. Nie wiem dlaczego, ale zostały one uszkodzone. O, Anubis, będzie problem, będzie ciężko. Odcinki zwyczajnie zostały uszkodzone z przyczyn dla mnie totalnie niewiadomej. Także no nie wiem tak naprawdę, co mogło się stać. Mam nadzieję, że teraz się to nie powtórzy. Okej, okay. Zrobimy w ten sposób. No i tutaj, moi drodzy, chyba nikogo nie zaskoczę tym, że będę pakował praktycznie wszystko, co się da, w Magical Protection. Okej, okay. Magii to chyba jest zrozumiałe, bo tutaj nie będzie mnie Anubis stunował. Dobra, jeszcze chwilkę się zastanowię. Okay. Niech będzie. I zobaczymy jak ogólnie Ares poradzi sobie z Anubisem. Ja na Anubisem akurat grałem dosyć sporo, także znam doskonale jego zaklęcia. Mam nadzieję, że będę ich unikał w miarę sprawnie, ale myślę, że to może być niełatwe. Nie wiem właśnie, jak tutaj na początku rozegrać to. Chyba ofensywnie rozegramy, jak wam się wydaje. Chyba tak. Oj, strasznie dużo mi tutaj życia zabiera Anubis. Okej, okay, zwiałem od niego. Jeszcze chwilę sobie tutaj postoję na linii. On niestety leczy się dużo, dużo lepiej niż ja. Także będę miał z tym spory problem. Ale postaram się wracać do bazy jak najrzadziej. Dobra, to jest chyba ten moment, w którym trzeba się cofnąć. Chociaż i tak nic nie kupię, to chyba nie ma sensu jeszcze. A też z kolei nie chciałbym, kurczę, zbyt długo siedzieć na linii. Nie udało się ci. Nie udało się pocelować. Ale mnie zaskoczył z ulti. No nie spodziewałbym się. Teraz mogę sobie kupić. Prawda, teraz miałem mało życia i tak naprawdę nie miałem tutaj zbyt wiele możliwości. Ale myślę, że później może być jeszcze dużo większy problem, żeby sobie poradzić z Anubisem. No zobaczymy, będę robił co mogę. Wcześniej jak grałem Aresem, to mi się trafiła Artemis bodajże.
Z nią grało mi się no dużo prościej, chociaż czy to była na pewno Artemis? Chyba tak. Dobra, marnujesz sobie tutaj te swoje stuny. To sobie marnuj. Ja sobie wrócę ponownie. Kupię sobie budki. No i teraz chyba będę musiał ostro, ostro tutaj bronić. Podejrzewam, że jakbym wpakował wszystko w Magical Protekcję, no to coś by pewnie z tego było. Ale tak z drugiej strony nie wiem, czy wtedy będę mu robił w ogóle jakiekolwiek obrażenia, tak naprawdę. No okaże się, wszystko się okaże w praniu. Jak ja sobie tutaj poradzę? Wybrałem sobie Aresa właściwie z czystej ciekawości, bo zwyczajnie chciałem zobaczyć, jak on sobie tutaj... Znowu Wiki? Ciekawy, ciekawy wybór. Teraz już mi nie zrobił aż tyle, jak widzicie. Co prawda ledwo żyje, ale żyje. Okej. Myślę, że niebawem kupię sobie oczywiście Beatsa i oczywiście Gisa, żeby tutaj jak najdłużej się, że tak powiem, bronić przed tymi ultami, stunami. I to raczej będzie chyba zrozumiały wybór w tym przypadku. I wydaje mi się, że w przyszłości, jak tutaj Anubis będzie chciał pod full po prostu... Nie jest tak łatwo go pocelować tym łańcuchem. No dobra, trochę go podpaliłem. Widzę, że jest to osoba, która też tam Anubisem pierwszy raz w życiu nie gra. Wiadomo. O kurczę. Nie wiem za bardzo, jak tutaj mógłbym do niego się zabrać. Mam nadzieję, że wpadnę na coś twórczego niebawem. Ma ulti i ma wszystko praktycznie. No, znam te jego zaklęcia. No ale dopóki nie zacznę zarabiać, on ma już 10 w ogóle, to tutaj wiele z tego nie będzie. Już wcześniej o tym wspominałem, ale powiem to jeszcze raz, bo nie wiem, czy dokończyłem tą myśl. Mianowicie wybrałem sobie Aresa z zwykłej, czystej ciekawości. Okej, tak jak nie ma tego ulti, nie ma tego stuna i tych łap spod ziemi, to one tutaj najwięcej obrażeń zadają zazwyczaj. To nie jest taki straszny ogólnie, no muszę jeszcze troszeczkę... Okej, łańcuchem mógłbym się nauczyć lepiej celować. Jeżeli on tu jeszcze troszeczkę na linii zostanie, a z tego co widzę, to nie. O, miniony mnie dobiły. Spazerowałem tutaj. Teraz, moi drodzy, to jest chyba dobry pomysł, żeby kupić sobie oba aktywy. Okej. Lecimy z powrotem. Wydaje mi się, że też dobrze by było mieć blue. Kurczę. Jakoś mi się tutaj chrypka dobrała. Zero na 3 to nie jest jakiś najlepszy wynik na świecie. Co on tam kupuje? No wszystko oczywiście pod penetrację i attack power, no to jest zrozumiałe. Znaczy magical power, przepraszam.
Także jak ja tutaj sobie troszeczkę zostanę pod wieżą, to myślę, że nie powinno być tak źle. Chociaż jest jeszcze kilka... Ale nie kupił sobie nic pod moją ulti. Mam kilka pomysłów odnośnie dalszej części itemów, no ale tutaj, żeby je kupić, będę potrzebował oczywiście pieniążków. A żeby takowe mieć, przydałoby się coś tutaj zabić. Fajnie by było. Po łańcuchem to ja chyba dzisiaj nie wceluję. Okej, niech on sobie tą manę swoją traci. Niech on tutaj próbuje. Ja będę się starał unikać na razie walki. Bo jednak tankiem to tutaj zbyt wiele nie podziałam, tak naprawdę. Stun tak na dobrą sprawę nic mi nie robi. Kurczę, nie da mi nawet cofnąć do bazy. Przyjrzałem jego... Przyjrzałem jego sposób na moje ulti, który, przyznam szczerze, jest całkiem niebanalny. Mianowicie w momencie, kiedy ja używam swojego ulti, to on używa swojego. I w momencie, kiedy on użyje swojego ulti, to jest immun. I ja nie jestem w stanie go przyciągnąć, także całkiem nieźle sobie to wykombinował. Widać, że to pomysłowy gość. Okej, jeszcze sobie raz cofnę. No właśnie, co ja mam tutaj kupować teraz tak naprawdę? Kto to wie? To mi wszystko daje fizykalną protekcję. Plus 20 magiczna. No nic, będziemy dalej kupować. Co tam przyjdzie nam do głowy. Chyba ta walka potrwa długo, coś mi się wydaje. Co prawda straciłem wieżę, ale w końcu przyjdzie taki moment, kiedy będę miał taką magiczną protekcję, że tutaj no nic nie będzie mi robił ten Anubis. A jeżeli coś będzie robił, no to pewnie tam dużo mniej. Dobra. No i chyba tak to będzie wyglądało. 1525. Najważniejsze to, żeby tego jego pierwszego stuna uniknąć. No właśnie. Bo on wtedy tak naprawdę no, nie jest w stanie mnie później zestunować, bo cały czas mam na sobie ten bombel. A im dłużej ten bombel będzie na mnie, tym lepiej. I jeszcze 300 brakuje i sobie kupię ten itemek, który będzie mi fajnie hapy regenerował, plus jeszcze daje dużo magical protection. No dobra, udało mi się tutaj przetrwać ten atak. Zregeneruje się. Akurat powinno mi wskoczyć na kupno. Wyskakuje i obronię. Dobra, z tego co wiem, to on tutaj nie powinien mieć ulti ani nic. Okej, wszystko pozyskaliśmy ogólnie. Widzicie, teraz już go troszeczkę
ścigam powoli, w swoim tempie, ale ścigam. Gdzieś tam jak wszystko już sobie pozużywał, to i ja miałem swoje 5 minut. Krótkie, ale zawsze coś. Okej, 600 to nie jest jakaś zatrważająca ilość pieniążków. Ale sobie cofnę. Dokończę tego aktiwa. No i wracamy dalej. Będziemy kombinować. On tutaj mnie przewyższa praktycznie w każdej statystyce. W zabiciach, w goldzie, w doświadczeniu. No ale ja tak naprawdę nie jestem w stanie się za bardzo ruszyć stąd. Ale to nic. Mam już swojego bąbelka. Okej, leci. Nie będę tutaj go ani prowokował, ani nie będę dziś jakoś specjalnie próbował z nim walczyć. No i dobra, ja też sobie będę teraz uciekał. O kurczę. Niesamowite cooldowny ma Anubis. Naprawdę, rzuca praktycznie zaklęciami z prędkością światła. Co oczywiście wiedziałem wcześniej, no ale dobra, jeszcze musimy, czyli żeby wygrywać ogólnie z Anubisem, będąc Aresem, no to chyba jeszcze daleka droga przede mną, ale być może kiedyś, kto wie, może się to uda. Na razie mogę jedynie próbować coś tutaj mu przeszkadzać, ewentualnie. Właściwie nic poza tym. Feniks tutaj ledwo żyje, ale żyje. Blue zobaczymy, czy jest. No coś tam niby jest. Mogę spróbować go zrobić. Myślę, że tutaj przydałoby mi się... Przydałby mi się ten item, który bije tam co jakiś czas, za 40 chyba. On chyba byłby dla mnie całkiem porządny. Ale na razie może tu skończmy tego hajda. Nie masz najlepszego cela, kolego. Okej, wracam szybko się zregenerować. O, w tej takiej zagrywki się nie spodziewałem. Czyżby nie miał ulti, czy mi się wydaje? Chyba nie miał ulti zwyczajnie. No naprawdę, żongluje tymi spelami z prędkością światła. To trzeba mu przyznać.
zawsze robi to bardzo, bardzo szybko. I tak naprawdę moja wytrzymałość tutaj niewiele... Niewiele robi, niewiele pomaga. On tutaj wyładował praktycznie całą swoją złość na moim tytanie. Chyba już nic go nie uratuje. Mnie. No niestety, moi drodzy. Czyli widzicie jednak Ares kontra Anubis to jest naprawdę trudne połączenie, żeby wygrać. Ares jest wytrzymały, to prawda, ciężko go zabić, ale też jednocześnie niewiele robi. Podejrzewam, że jakby może inaczej gdzieś tam go składać, coś bardziej ofensywnego, to może nieco więcej by tutaj z tego wyszło. No ale tutaj nie ukrywam, że był to zwyczajnie eksperyment. Chciałem zobaczyć, jak Ares poradzi sobie na 1 na 1. Także ogólnie myślę, że radzi sobie nieźle, tylko że prawdopodobnie bardzo dużo zależy od tego, na kogo trafimy. No a ja tutaj trafiłem właściwie chyba na jednego z gorszych przeciwników, jeżeli chodzi o 1 na 1. Także mam nadzieję, że mimo tego eksperymentu film Wam się podobał i mogę liczyć na Wasze opinie pod spodem. No i to by było właściwie na tyle, także wielkie dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się.